Cześć słoneczko, mam na imię Ela i witam Cię serdecznie na moim kanale. Tarot będziemy używać dzisiaj taki do pytania, czy warto na niego czekać. Są trzy opcje. Jak widzisz, królowa, dziadek i fasola. Jeszcze nie zdjęłam opcji z poprzedniego. No i dobrze, kochani. Teraz będziemy stosować karty do tego pytania. Wy nabierzcie powietrza. Wypuśćcie. Zamknijcie oczka. Otwórzcie i zdecydujcie się na jedną opcję, która Was przyciągnie, kochani. Zobaczmy, co karty nam pokażą. Czy warto na niego czekać? Na nią, na niego oczywiście. Dobrze, karty są gotowe. Zaczynamy. Trzy karty królowej. Czy warto na niego czekać? Czy warto na niego czekać? Warto czekać na niego, dziadek. Dziadek, powiedz nam, czy warto. Ty dużo przeżyłeś. Młodym poradzisz. Fasola, czy warto na niego czekać? Czy warto na niego czekać? Fasola. Dobra. Zaczynamy, kochani. Jeżeli potrzebujecie jeszcze troszeczkę czasu, to po prostu włączcie pauzę i potem odpauzujcie. Ja tu ciągle będę. Dobra, słoneczka. Pierwsza... Królowa. Dobra, zobaczmy, czy warto na niego czekać. O, matko, jaka karta. Widać, że ktoś tu czeka. Jakby nie było. Popatrzcie sobie na te karty. Pierwsza karta na dzień dobry, wisielec. Ktoś naprawdę tutaj jest w zawieszeniu. Czeka tak długo, że nie wiem, czy tej drugiej osobie nie zbrzydnie jakby czekać na jego postanowienie w ogóle. Czy on chce się ruszyć, on sam nie wie. Jakieś liście. Liście ma od dębu napchane w buzie, przywiązane. No, czy warto było czekać, jeżeli go nie odetnie, taki na zdrowy rozum, to pewnie sobie powisi, podynda. Powiem Ci, że tutaj stanie jest w miejscu. Tu wasz związek, wasza znajomość i on i ty stoicie w miejscu. Jest takie zawieszenie właśnie, dosłownie jak tu wisi zawieszenie i jakby ktoś nie mógł podjąć decyzji, się zastanawią. Może być tak, że mieszkacie bardzo daleko od siebie, zupełnie nawet w innych krajach i nie możecie się zdecydować, w którym punkcie zamieszkacie razem albo czy się w ogóle spotkać. Może to jest w ogóle przed to pandemię teraz, bynajmniej tu jest długo i za długo. Ciągle ktoś myśli i tak naprawdę nie wie. Ale może niekoniecznie jest tak, że nie chce, tylko po prostu zobacz. Tutaj na pewno się sam nie przywiązał na tej karcie. To jakby nie było, może jest w pułapce. Naprawdę pułapce, nie może po prostu się ruszyć. Zaraz zobaczymy, czy w ogóle, czy warto na niego czekać, tak? Takie pytanie. Chociaż na kartkach pospisywałam, żebym wiedziała. Jeżeli tak wisi, a ty jesteś niecierpliwa, to może być nieciekawie. Jeżeli ty nie ruszysz i on nie ruszy, to czy warto czekać? Już przy pierwszej karcie to jest troszeczkę takie jakby na nie, no nie? Ale tu trzeba by było na to właśnie spojrzeć z innej perspektywy, bo też taka obok rada. Bo dlatego on się powiesił, żeby inaczej to zobaczyć. Trawę od dołu, tak? Tak samo może ty na to spójrz. Może on też w tym momencie na to patrzy inaczej. Może już byliście w związku i coś nie wyszło i może on teraz chce inaczej. Jeżeli akurat byliście w związku, to dla tych, tak? Może on nie chce tych samych błędów popełniać i dlatego może milczy, nie daje znaków żadnych, chce zobaczyć, jak ty się zachowasz. Wiecie, sytuacje są różne, wy jesteście różni, także ciężko dla wszystkich tysięcy ludzi powiedzieć to samo, ale tutaj jest właśnie takie oczekiwanie. To w ogóle karta zachęca, żeby spojrzeć na to. Może takim po prostu trzeźwym okiem, wiesz? Jeżeli na przykład w takie zawieszenie było dawno i z jakiegoś związku toksycznego nie wyszedł, nie wychodzi, to pewnie nie wyjdzie, to może po prostu na to spójrz innym okiem, bez takich nadziei, tego, że jesteś tak zakochana, może tak wcale nie jest, no bo ta karta tak jakby, wiesz, pokazuje. Tutaj masz następna, jest księżniczka pentakli. Księżniczka pentakli to może pokazywać i faceta, i faceta, i mężczyznę, chciałam powiedzieć. I faceta, i kobietę. Księżniczka, która tak naprawdę już jedna osoba jest gotowa tutaj z Was.
albo ty, albo on, bo to jeden wisi, weźcie pod uwagę. Ja to bym powiedziała, że on, tak od razu czuję, że ta osoba, którą pytasz, jest niezdecydowana, a ty już jesteś. No może nie tak, żeby podpisywać jakieś kontrakty na całe życie, ale chyba tu ktoś jeden już stoi, tak? I chce ruszyć, no a drugi wisi. Tu takie trochę nie ma, tutaj coś tu nie gra jakby, no nie? No już ten jest gotowy, ma ten moment, ten denar i tak patrzy na ten denar, na co to ja mogę wydać? Czy kupić sofę, czy sobie coś ładnego? A ten jeszcze wisi. Wiecie co, może jedna osoba wyszła już z jakiegoś związku, a druga jeszcze nie może wyjść i to jest takie coś, że ty na przykład już opuściłaś jakiegoś swojego ex, a ta osoba nie i ciągle obiecuje, też może tak być. Jedna osoba już jest jakby gotowa, druga nie. Tak jakby jedna kupiła już ten bilet, a druga jeszcze nie. No, kochani, powiem tak, czy warto na niego czekać? Jeszcze by zależało, kto to stoi, kto tu wisi. Jeżeli ty czujesz, że jesteś w takim zawieszeniu, niepewności, nie wiesz, czy mu dać szansę, to ty jesteś tym wisielcem. A on jest taki trochę gotowy. Ale jeżeli to ty jesteś jakaś taka troszeczkę gotowa, już chciałabyś i zdajesz sobie z tego sprawę, że chciałabyś, tak? To jest takie oczywiste dla ciebie, że już cię nawet męczy te czekanie, no to on jest wisielcem i sobie pewnie powisi. I czy tu warto by było na niego czekać? No niekoniecznie, chyba że ktoś ruszy. Jak widzisz, tam jest od razu już... O, tutaj szóstka mieczy. Zaraz do niej dojdziemy. Jeszcze zostaniemy przy tym giermku, co on tak patrzy na ten denar. Znaczy, osobę, która jest gotowa, już stać na to, żeby zrobiła ten krok. Już ona stała z czworaków, tak? Jest jeszcze niedoświadczona... ale już można powiedzieć w tej karcie nie raczkuje, nie pełza, tylko jest gotowa właśnie pójść w coś. Druga osoba też musi stanąć, bo tu nie będzie równowagi, kochani. Tu nie będzie. I ta karta na końcu może oznaczać po prostu nawet odejście od tego czegoś, w czym tkwicie. Nie wiem, czy to można nazwać związek, znajomość. Bo tak naprawdę jak może być znajomość, to bardziej jak jakaś pozycja seksualna, że jeden w tą stronę, drugi w to. Tu nie ma w ogóle... dwie osoby nie stoją naprzeciw siebie twarzy w twarz, to ja nie wiem, czy to można nazwać jakimś związkiem w ogóle. Tak jakby jedna osoba nie była pewna, zdecydowana nawet. Tu powiem ci tak, że jeżeli pytam, bo tak naprawdę pytam jakby troszeczkę o miłość, a paś, ta księżniczka, oznacza właśnie w miłości czasami kłótnie, dosłownie, między ludźmi, między partnerami. Tak jakby już ktoś nie wytrzymuje, to może oznaczać i wymianę zdań, po prostu tak jakby ktoś powiedział, zdecyduj się w końcu, wiesz. Już niekoniecznie kłótnie, rzucanie karkami, ale ta karta, spójrz na jej twarz, może oznaczać, że będzie właśnie takie, że ktoś kogoś postawi pod ścianą i powie, weź się zdecyduj, bo już mam dosyć tego czekania, no nie? I tu trzeba by właśnie było... tej sytuacji wyjść, kochani, ponieważ jest ta szóstka mieczy. A szóstka mieczy to nie jest też koniecznie taka rewelacyjna karta, chociaż to nie jest ani zła karta, ale jak widzisz, ktoś odjeżdża. Ktoś po prostu wziął ten cały swój bagaż, dorobek, w sumie trzy osoby na tej karcie są nad, i po prostu odjeżdża. I tutaj można interpretować na kilka sposobów. Jeżeli wy tu mieszkacie daleko, to może oznaczać, że ktoś powinien ruszyć. No ten pewnie stojący, bo ten co wisi, to trzeba by było go odciąć na zdrowy rozum, tak? Jedna osoba musi wsiąść do tej łajby, po prostu popłynąć, go odciąć i będziecie szczęśliwi do końca życia, tak? No ale musi ktoś, musi ten stojący to zrobić, ten ruch. Czy warto na niego czekać? To powiem tak, że czekać nie, trzeba coś zrobić. Tylko, kochani, to zależy, kto stoi właśnie. Bo jeżeli... on wisi, a ty stoisz, no to ty masz zrobić ruch. Jeżeli on stoi, no to trzeba poczekać, że on zrobi ruch. No nie wiem, albo sama się odwiąż, no ale nie dasz rady, ponieważ ktoś cię przywiązał. Tutaj by na mnie w karcie tak jest pokazane. A ta ostatnia karta, szóstka mieczy, to pokazuje właśnie zmiany w życiu. I tu muszą te zmiany nastąpić. Albo tak, albo tak. Tu muszą być. To jest karta po prostu zmian ta.
jeżeli dla Ciebie coś trwa za długo, no to może już nie czekaj. Albo zrób ten krok w jego stronę, postaw go pod murem i powiedz prosto, a jak nie, no to trzeba ruszyć, bo tu jest właśnie ta szóstka, to jest karta zmian. To jest taka, powiem Ci, że miecze odpowiadają taką jakby za stronę duchowną naszą, tego człowieka, tak? I za wszystkie te właśnie przemyślenia, które mamy jakby w środku. To jest rozmowy, wszystko, ale wszystko, co od nas idzie, ze środka. I tu trzeba by było, kochana, zobacz, pomyślisz, to dosłownie, jeżeli Ty stoisz, to już sama się zastanawiasz. Widzisz taką historię? On gdzieś tam jest, w jakimś związku, w jakimś kraju. Nie możesz się zdecydować od miesięcy, lat. Ty już jesteś gotowa, no niedawno można powiedzieć, bo nie jest jakiś rycerz ani król, ale jesteś gotowa, no trzeba ruszyć albo do niego, albo od niego. Tu nie ma innej opcji. Czy warto na niego czekać? Tu trzeba coś zrobić. No czekać nie. Ile można czekać? No ile? Królowa już jest trochę starsza. Dobra, dziadek. Dziadek. Tak będziemy kładli od początku. Ósemka buław. Niedawno w tamtym rozkładzie, w tamtym czytaniu była ósemka buław, tylko oczywiście z innej talii, tak? I tu stój. Ajajaj. Tu jedna osoba chce... Czekaj, królowa się odsuń, bo teraz ty nie bierzesz udziału w tym. Dziadek. Dziadek, przyjdź tu do nas. Okej, kochani. Tutaj powiem, że ktoś jest gotowy na ruch. Znaczy zrobił już w sumie ten ruch. Rzucił buławę. I tak. Czy warto czekać? Muszę to sobie pytanie tutaj postawić, bo cały czas zapominam, co ja mam do jakiego czytania. Tu królowa pilnuje tego pytania. Kochana, kochany, wy. Czy warto czekać, tak? No już tutaj ruch jest wykonany. Dobra energia poleciała, tak? Ktoś pokazał z siebie, o, jestem tobą zainteresowany, maleńka, maleńki. Jakie fajne ciasteczko, tak? No i ktoś już tutaj wykonał jakiś ruch. No i trzeba działać. Ktoś realizuje jakieś plany. Ktoś. Właśnie. Ale kto? Czy wy dwoje? Tu można powiedzieć, że w niedalekiej przyszłości przy tej karcie doczekacie się w końcu efektów czegoś. Tylko tam jest bitwa z myślami. Ale tu się doczekacie. Tylko wszystko właśnie zależy od tej drugiej strony. Od tej drugiej. Do kogo ten buław leci? No bo samemu co można rzucać? Ktoś musi odrzucić ten buław, nie? No ile to może? Wszystkie buławy powyrzuca? 8. Pomyśl na zdrowy rozum. Jeżeli ktoś siebie daje, pomyśl, że każdy buław to twoja energia. Rzucasz jedno, piszesz wiadomość, drugo, trzecie. Rzucasz ostatni, ósmy i nic nie masz. Nie masz tej wiadomości z powrotem, tak? Tu jest, kochani, potrzebna nie czekać. Tu potrzebny jest ruch z drugiej strony po prostu. Na co tu czekać? Tutaj tu jakieś w ogóle mikstury ona tutaj... jakieś urządza. Nie wiem, co ona tam w tym garku gotuje, ale może to być tak, że jedna osoba już taki wykonała taki zdecydowany ruch, że chciałaby, żeby to w końcu zadziałało. Wiecie? Ta osoba po prostu jedna, która wykonała ruch, może nawet jakieś czary, rytuały odprawiać i zastanawia się w tym umiarkowaniu, co ma zrobić. Bo ta karta pokazuje nam spokój. Zobacz, jak ona spokojnie tam przelewa, tak? Spokój, harmonia, no nie? I tu jest w ogóle takie zrównoważenie. I ona wykonuje ruch, rzuca te buławy, twoje zainteresowanie, jest zrównoważona, to znaczy, że może czekać w nieskończoność. Ta osoba, która wykonuje ruch. I tak, czy warto na niego czekać? Tam bitwa jest z myślami. Powiem, że tak, jest zainteresowanie. Tylko tutaj właśnie ktoś chce jakby w tym umiarkowaniu być silniejszy, mocniejszy wewnątrz. Tak jakby dużo z siebie dawał, rzucał i ciągle przychodzi po tej, widzisz, po tej niewalce. Po tym ruchu z podwórka do domu i uspokaja się, medytacja, wszystko, mówi sobie, będzie dobrze, warto czekać, warto. Ale tam jest piątka buław. Piątka buław to zawsze właśnie jest pokazana ten konflikt w głowie. I tak, kto ten konflikt ma? Czy to ty masz, że już po prostu ci się buławy kończą i już cierpliwość ci się kończy?
czy ta osoba ma taki konflikt, że ona nie jest zdecydowana, czy ona w ogóle chce. No bo to oznacza właśnie tak jakby ktoś bronił swojego zdania, na przykład dana osoba cię atakuje w jakiś sposób. Ty mówisz, dlaczego nie wykonujesz żadnego ruchu w moją stronę, ja tak długo na ciebie czekam, ja tyle energii daję z siebie. Zobacz, jestem cierpliwa, czekam na ciebie 3 lata. A ta osoba po prostu mówi swoje racje, tak? Ona broni się. Stoi w obronie swojego zdania, swoich tych wartości w życiu i tłumaczy ci. Na przykład, nie musi być żadna kłótnia. Może ci po prostu w jakiś sposób tłumaczyć, pokazywać, że muszę zrobić wszystko po kolei. No, czy ci tej cierpliwości tylko wystarczy? I czyjej to jest konflikt w głowie? Jeżeli twój, a tej osoby tu nie ma w ogóle energetycznie, nam się nie pokazała, tylko wszystko to jest twoja historia. Powiem ci, że jeżeli ta osoba jest cierpliwa, to warto na nią czekać, bo ona po prostu może wszystko chce pomalutku zrobić. Ona chce w piątce, bo piątka to zawsze taka negatywna nam się wydaje, nie ta walka. Ale czasami, jeżeli ktoś napiera mocno, tak jak w 8 była, chce szybciej, no nie, a druga osoba mówi pomalutku, zwolnij, to tłumaczy ci, jakie są jej racje, dlaczego chce zwolnić, bo chce po prostu wszystko po kolei, nie chce na łapu capu, że wskakujemy do łóżka, tylko pomalutku, zaręczyny, padnij na kolana. To wiecie, weźcie sobie do swojej sytuacji. Ja myślę, że tu warto. Warto, jeżeli się ma cierpliwość, bo ktoś jest cierpliwy, druga osoba nie, bo zobacz, tu są 2 różne karty. Tu jest karta takiej cierpliwości, a tu jest karta właśnie tego ruchu, tej energii rozpierającej. I tu w zależności, czy ty wykonujesz ten ruch, a potem medytujesz w domu, czy to jesteś tylko ty, czy to jesteś jedna z was osoba, a ta jest ta druga. Jest to różne światy, że jedna osoba szybko, a druga mówi pomalutku. To też w zależności, tu trzeba po prostu porozmawiać. Ktoś ma swoje racje, jeden ma rację swojej drugi, to trzeba by było znaleźć wspólny punkt tych swoich racji. Czy warto czekać? Ja myślę, że warto porozmawiać, bo może warto czekać. Jeżeli ta osoba jest tak cierpliwa, jedna z was, a druga szybka, no to wystarczy tylko znaleźć wspólny ten punkt, że ty zwolnij, a ja trochę się pospieszę, no i już jesteście razem. No, proste. Czy warto na niego czekać? Myślę, że tak. Tak. Teraz fasola, dziadek odmuszę. No ile to na dziadka można czekać? On już taki stary. Dobra. Fasola. Zobaczmy, co to fasola nam powie. 6 kielichów może... O, Jezu, jest tak dobrze, wy z sobą się czujecie. Kurczę, pewnie, wy tu już działacie, kochani. O, jakie fajne. 6 kielichów, kochani. Czujecie się tak cudownie z sobą. Może jesteście po prostu takie bratnie dusze, a może... Patrzycie na osoby i tak myślicie sobie, jak to kiedyś nie było fajnie w tamtych latach. Jest taki troszeczkę taki zamyślenie, taki powrót do wspomnień. Fajnie, powiem. Kochani, tutaj na tej karcie pytanie, czy warto na niego czekać. To tak. To jest, ta karta w ogóle jest dobra, miła. Kielichy, ile życzliwości w niej, tak? Nawet czasami pokazuje współczucie. Ta kobieta chyba im współczuje. Nie wiem, ona im zazdrości tak naprawdę, jak patrzy na te dzieci. Tutaj powinniście czerpać radość z tego, co macie, wiecie? Ta kobieta wychowała te dzieci. Ona teraz może spokojnie sobie popatrzeć, co tak jakby zaowocowało w jej życiu, tak? Coś tam jest. Tylko wy już nie myślicie o dzieciach, teraz myślicie o tej osobie. Ja myślę, że jeżeli dużo pracy włożyliście, to jak najbardziej warto czekać na tę osobę. Tu jest w ogóle pokazana miłość karmiczna, kochani. Ja myślę, że wy z tą osobą coś więcej was łączy niż takie ten. To jest coś macie do odpracowania. To jest takie połączenie na zasadzie przeznaczenia dla siebie. Wiecie? Naprawdę. Tutaj. To już jak karta nam się pokazała, to od razu możemy nam powiedzieć, że jesteście dla siebie przeznaczeni. I to jest poważne. Tutaj jest właśnie ten ruch, ta taka szybkość, tak? Tutaj i tu trzeba wykonać to szybkość. Tu jest potencjał w ogóle na stworzenie normalnego związku. Ja nie wiem, kogo wy pytacie. Szkoda, że ja profesora nie wybrałam. W sumie żadnego nie wybrałam dzisiaj. Ale kochani, tutaj, jeżeli jedna osoba już pędzi, tak? A druga osoba jeszcze się zastanawia,
to też wyjdź na spotkanie Jego, ponieważ to jest miłość karmiczna. To jest dla Ciebie przeznaczona osoba i nie możesz jej... Wiesz co, kiedyś Beata Tyszkiewicz powiedziała, że nie jest grzechem, już nie pamiętam tej słowa, że, nie, że złem jest ominąć szansę. Coś takiego. Pamiętam, bardzo lubię tę kobietę. Bardzo mądra i fajna. I kochani, tutaj, jeżeli ta osoba idzie w Twoim kierunku, czujesz to, to wyjdź naprzeciw koniecznie. To jest miłość. To jest, musicie to przeżyć. Musicie, Wy może się znacie od dawna, macie poczucie, że się znacie. To jest bardzo fajne. Ta osoba przynosi tylko dobre wieści. Ona tylko w dobrym celu do Ciebie pędzi. Może być trochę roztargniona, ale popracujecie nad tym. Czasami pokazuje właśnie bardzo namiętny romans, właśnie jak jest Rycerz Buław. Lub czasami pokazuje właśnie, że jesteście na odległość związku, stąd on musi pędzić do Ciebie, tak? Że może właśnie ten związek właśnie Wasz jest na odległość. I tak, i tu trzeba było dać, ponieść się porywu sercu. Koniecznie, kochani. Tutaj jak najbardziej, ojejku, jak czuję tu silnie. Teraz po prostu wstań i napisz, zdecyduj się, pojedź. Przepiękne, tu nie ma co w ogóle, nie wiem, rozkminiać bardzo długo. Tutaj najbardziej z wszystkiego powiem na tak. Tutaj jeszcze zwróć uwagę, że tutaj jest as pentakli na koniec. As pentakli, aż muszę się napić, poczekaj. To jest właśnie to, że możecie razem zamieszkać, razem coś stworzyć. Firmę otworzyć. Kupić samochód, kupić dom. Wy po prostu jesteście dla siebie pisani, dla siebie stworzeni. Jeden i drugi chce tego samego. Ile można czekać w końcu? W końcu już trzeba ruszyć, ponieważ ta karta jest bardzo, bardzo pozytywna. Ona czasami pokazuje Wam na nas właśnie jako porady, wskazówki na dalsze życie, ale dobre życie. I żebyście nie bali się. Realizujcie swoje plany, to co obrałeś, obierzesz z tą osobą, realizuj. Po prostu realizuj, to jest proste. Spełniaj swoje marzenia, bo tak naprawdę w tej karcie możesz je spełnić. Piękny, ojej, ostatni jest przepiękny. Bardzo mi się podoba, bardzo kochani. Uwielbiam takie. Dobra kochani, to ja lecę wgrać. Inda potem. Ojej, sorry, że Was stuknęłam. Jeszcze potem chyba jakiś wgram film.